Po co tu pan kiedy wcześniej mówił? Jest kamera, wiesz? Film nagrywam. Chcesz być w internetach? Nie. A pan chce? Tak jak wiecie, przez cały kwiecień kręcimy wyzwanie rowerowe, więc za chwilę wskakuję na rower i idę uczyć się jeździć na jednym kole. Później serwis hamulca, żeby działał jak najlepiej. To jest w odpowiedzi na pytanie jednego z widzów. Co robisz, że masz tak świetne hamulce tarczowe? No i jeżeli mi się uda doprowadzić ten hamulec do stanu używalności, to wybieram się na trening, na skatepark do Michałowic. Tam będę trenował bunny hopa, więc to też postaram się nagrać. No a na koniec taki bonus, czyli pokażę wam, jak wygląda u mnie montaż filmu, który właśnie teraz oglądacie. Więc jak macie ochotę zobaczyć to wszystko, to oglądajcie do końca, a ja zabieram się i lecę z tematem. Raz udana próba na pół godziny męczenia i w zasadzie nic ciekawego mi dzisiaj nie wyszło, ale postęp jest, zaczynam czuć coraz bardziej rower. To jest trzeci trening z tą techniką, więc i tak nie jest źle. Kolejna część jutro, no a my lecimy naprawiać hamulec. Hamulce tarczowe mają to do siebie, że cały syf, który jest łapany przez jazdę, znajduje się finalnie na klockach, na tarczy, no a to sprawia, że te zaburzenia osłabiają siłę hamowania, więc jak zależy wam na tym, żeby hamulec działał jak najsprawniej, to zadbajcie o czystość i odtłuszczajcie, czyśćcie, myjcie tak sprzęt, żeby tego syfu było jak najmniej. Wszyscy mówią, żeby pracować w rękawiczkach, ale jak robisz hamulec, to dobrze zobaczyć, co jest tłuste, skąd wychodzi. Zobaczcie, co jest na tarczy. Cała jest brudna. Klocki hamulcowe najlepiej umyć ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, szorując ściereczką, szczotką, tak żeby wszystkie brudy z tego klocka usunąć. Warto też dokładnie wyczyścić wnętrze zacisku. Kiedy macie już pewność, że cały zacisk jest perfekcyjnie wyczyszczony i wysuszony, to możemy przejść do wypalania klocków. Klocki możecie wypalać przez jakieś 30 sekund, minutę. Chodzi o to, żeby wszelkie zabrudzenia, które tam mogą być, po prostu wypalić. Klocki przecieramy zgodnie z tym, jak klocki ocierają tarczę, czyli nie w ten sposób, tylko po długości. Chcemy mieć dźwignię bardziej napiętą, to możemy delikatnie dołożyć płynu w stosunku do tego, co jest zalane fabrycznie. Jak to zrobić, to za chwilę wam dokładnie pokażę. Ustawiamy klamkę poziomo do ziemi. Odkręcamy śrubkę, która jest odpowiedzialna właśnie za wlot płynu. Teraz chodzi o to, żeby delikatnie dodać płynu do układu tak, żeby tłoczki zbliżyły się delikatnie do siebie. Zwiększam ciśnienie w strzykawce i klamką wtłaczam płyn do układu. Jak już tłoki macie na odpowiedniej odległości, to zakręcacie wlot płynu. Przy czym pamiętajcie, żeby robić to bardzo delikatnie, bo to jest tworzywo, to nie jest metal, więc te gwinty są dużo delikatniejsze. Więc z wyczuciem bardzo delikatnie, chodzi tylko o to, żeby zakręcić. I to jest w zasadzie wszystko w temacie. I na koniec pamiętajcie, żeby czystymi rękami zamontować zacisk na tarczy. Zróbcie wszystko, żeby nie dotknąć palcami tarczy,
tak żeby ten tłuszcz już nigdzie tutaj się nie zakradł, żeby nie znalazło się nic brudnego, tłustego na tarczy, na klockach. No i dzięki temu szansa, że ten hamulec będzie działał doskonale przez jakiś czas, jest naprawdę duża, więc... Okej, klamka jest bardzo sztywna, więc naprawdę działa to fantastycznie. Ciekaw jestem teraz, jak hamuje. Hamulec działa, więc idę ćwiczyć bany hopa w Michałowicach na skatepark. Tak jak widzicie, wyglądam tak. Zestaw do skoku z wyż. I zaraz rozgrzeję się i potrenuję sobie skakanie do góry. Rozgrzewka zrobiona, więc przechodzę do bany hopa. Poprzeczka się skończyła. Tutaj się kilka centymetrów dołożyłem. A ten tu dalsza część. Będziecie robili taką poprzeczkę sobie do skakania, to trzeba poszukać jakiejś lepszej rury, bo te plastikowe PCV pękają. Po co tu pan kiedy wcześniej mówił? To jest kamera, wiesz? Film nagrywam. Chcesz być w internetach? Nie. A pan chce? Wystarczy. Pół godziny poskakałem. Koniec jazdy.
fantastycznie, został tylko montaż. Bardzo żmudnym tematem, jeżeli chcecie złożyć film, jest znalezienie muzyki. Naprawdę, siedzę od 40 minut, znalazłem 3 utwory, a czy one będą pasowały, to nie wiem. Rzuciłem to na timeline i zaraz się okaże. W pierwszej fazie montażu wybieram ujęcia, które staram się zgrać z muzyką. Następnie dodaję przejścia, dodaję efekty wizualne, później lecą napisy, a na sam koniec zajmuję się poprawą dźwięku i koloru, tak żeby obraz wyglądał dla oka bardzo atrakcyjnie. Jeżeli podoba Wam się taka forma vlogów, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie widzieć kolejne filmy, no to nie zapomnijcie o dzwoneczku przy subskrypcji. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Dzięki i do zobaczenia.